Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Bardzo dziękuję, że jeśli oglądasz to wideo, jeżeli wracasz na mój kanał, to wiedz, że jest to dla mnie wielce wyróżniające i bardzo, bardzo fajne, przyjemne uczucie robi mi tak w środku mojej klaty. Jestem bardzo szczęśliwa, że wracasz, bądź widzisz mnie teraz po raz pierwszy i być może wrócisz ponownie, że te treści, które publikuję, że one rezonują i że wynosisz z tego coś też dla siebie. To mi daje tylko takie jeszcze dodatkowe paliwo do tego, żeby robić tego więcej i częściej. A chciałabym dzisiaj wyrazić moją wdzięczność w taki sposób, że podzielę się z Tobą praktyką, którą sama bardzo często stosuję, gdy tylko jestem w sytuacji konfliktu z moim ukochanym, a chcemy znaleźć jakieś porozumienie i poznać wzajemnie w zasadzie, jak patrzymy na to, co się dzieje i co w zasadzie nami w tym momencie gna. Bo umówmy się, jeżeli chodzi o konflikty i o to, jak z nich wychodzić, to jest to sztuką. Nie jest to łatwe, jest to bardzo wynagradzające, jest naprawdę cudowne, natomiast jest to umiejętność, którą trzeba trenować. Nie jest to trudne jakby z założenia, bo tak naprawdę to jest proste, co nie znaczy, że to jest łatwe. Ten paradoks trzeba w sobie pogodzić. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli chodzi o konflikty, to nie chodzi najczęściej o to, że nie umyłeś naczyń, nie odebrałeś dzieci ze szkoły, tylko ja teraz musiałam. Albo znowu widziałam skarpetki na podłodze w sypialni, czemu ich nie układasz? To nie są źródła konfliktów. Tak naprawdę to, co się dzieje, to te emocje, które stoją za tym wybuchem i te emocje, które dyktują: nie liczę się dla ciebie, nie jestem ważna dla ciebie, moje zdanie dla ciebie nic nie znaczy, a więc ja nic nie znaczę. Ignorujesz mnie. Jak możesz mnie tak traktować? Przypomina mi to, i tu są sytuacje takie z tych takich traum, które doświadczyliśmy, pewnie jak byliśmy dziećmi bądź nastolatkami, w środowisku, w którym się wychowywaliśmy, jak bardzo to nasze zdanie, nasza osoba była umniejszana, wyciszana, odstawiana na bok, na rzecz tego, że ktoś inny miał rację, ktoś inny przewodził, ktoś inny był tym ważniejszym wtedy. I my wtedy kodujemy sobie i uczymy się: a, ja nie jestem taka istotna, ja nie jestem taka ważna. Jednocześnie bardzo tęsknimy do tych czasów, gdy byliśmy najważniejsi, gdy byliśmy niemowlętami i wszyscy dorośli kręcili się wokół nas. I te sprzeczności, te pragnienia bardzo niemowlęce, razem z tym uwarunkowaniem już, który mieliśmy mocno dobity, gdy byliśmy nastolatkami, one w tych najbardziej emocjonalnych momentach, w konfliktach, szczególnie z tą specjalną, jedyną osobą, którą sobie wybraliśmy do tego, żeby być z nią w relacji, one wybijają wtedy. I to trzeba umieć w sobie pogodzić. I pewnie wyjść naprzeciw sobie i powiedzieć sobie wzajemnie: wiesz co, jestem wściekła, jestem naprawdę sfrustrowana i to jak się zachowałeś, czy to, jak czego zrobiłeś, czy nie zrobiłeś, to mnie bardzo mocno zakłuło i sprawiło, że czuję się nieważna, czuję się niewysłuchana. Nie sądzę, żeby to było twoją intencją, ale tak się poczułam. I to zachowanie mogło utwierdzić mnie w tym przekonaniu, które pewnie nie jest prawdziwe, ale czuję, jakby było. Jeżeli zrobicie ten krok, żeby przyznać się przed sobą, że to jest tylko przekonanie gnane silną emocją i nie ma nic wspólnego z wami nawzajem, to możecie pójść krok dalej i faktycznie wejść w tę praktykę, którą teraz wam zaoferuję. I ta praktyka to jest 8 pytań. To jest 8 pytań, na które warto sobie odpowiedzieć, żeby porównać, jakie są wasze wzajemne położenia. Z czego wychodzicie? Z czego wychodzę ja? Z czego wychodzisz ty? Jak postrzegasz ten teren, na którym jesteśmy? Żebyśmy mogli znaleźć wspólne mianowniki i porozumienie tym samym, bo gwarantuję, że chodzi o to samo. Obojgu wam. Chcę poczuć się ważny, wysłuchany, zaakceptowany. Chcę poczuć się doceniona. Chcę poczuć się pochwalona za to, co robię. Chcę poczuć się kochana. I to są bardzo uniwersalne rzeczy, a czasem demonizujemy, będąc zapętlonymi w jednym kącie albo w drugim, na jednej stronie szali albo na drugiej, zapominając, że tak naprawdę jest między nami wspólna oś. I tych 8 pytań warto, kiedy je zadam teraz,
wynotować je sobie i zrobić wspólnie. Jeżeli możesz, to z partnerem czy z partnerką. Jeżeli chcesz, to możesz na początku sama czy sam dla siebie, a później zaprosić partnerkę czy partnera do tego i porównać wasze wzajemne odpowiedzi. I przechodzę teraz do rzeczy i zadam je teraz. Pierwsze pytanie. Gdy myślę o miłości, to myślę. I podaj trzy wyrazy bądź trzy dokończenia tego zdania. Tak jak chcesz, tak jak umiesz, tak jak potrafisz. Nie zastanawiaj się nad tym, po prostu to zrób. Drugie pytanie. Gdy kocham, to czuję. Podaj trzy odpowiedzi. Tak jak to czujesz. Trzecie pytanie. Gdy jestem kochana, gdy jestem kochany, to czuję. I podaj trzy odpowiedzi lub dokończ to zdanie. Czwarte pytanie. W miłości szukam. I tak samo. Dokończ trzykrotnie. Piąte pytanie. Gdy myślę o seksie, to myślę. I dokończ to zdanie. Trzy razy. Szóste pytanie. Gdy pożądam, to czuję. I dokończ trzykrotnie. Siódme pytanie. Gdy jestem pożądana lub gdy jestem pożądany, to czuję. I dokończ trzykrotnie. I ostatnie pytanie, ósme. W seksie poszukuję. I dokończ trzykrotnie. I gdy spiszesz swoje odpowiedzi, gdy porównacie je ze sobą, możecie dojść do bardzo interesujących wniosków. I nie oceniajcie swoich odpowiedzi i nie celujcie od razu w drugiego człowieka, jeżeli one nie są zgodne z waszymi. Zaciekawcie się tym, jak wygląda ta druga perspektywa, bo gwarantuję, że ona z czegoś wynika. Jest jakiś powód, coś za nią stoi. Możecie się zaskoczyć też, jak bardzo możecie się rozmijać w niektórych rzeczach, o których myśleliście, że macie takie samo zdanie. I tak samo możecie się zaskoczyć, jeśli znajdziecie wspólne mianowniki w tym, co myśleliście, że was może poróżnać. W każdym razie życzę wam, abyście w tej praktyce znaleźli też coś dla siebie. I jeżeli potraktujecie ją raz, że z dystansem, ale dwa, na tyle poważnie, żeby wyciągnąć z niej jakieś wnioski, jakąś lekcję dla siebie, to ona już spełnia swoją rolę. To nie jest praktyka, którą ja wymyśliłam. All the credit goes to Esther Perel, jednej z moich mentorek, którą bardzo cenię i szanuję. Genialną terapeutkę par. I ta praktyka mi osobiście bardzo pomaga. Mam nadzieję, że wam również się przyda. Jeżeli doprowadzi do większego konfliktu, to wiedzcie, że macie jeszcze coś do zrobienia ze sobą jako para i warto, żebyście odpowiedzieli sobie wtedy na pytanie, chcemy być ze sobą czy nie. Bo jeśli chcemy być ze sobą i tak naprawdę szczerze odpowiedzieć na to pytanie, tak? Czy chcemy być ze sobą? Nie na zasadzie, no jasne, że tak, no przecież jestem. Tylko naprawdę szczerze, dosłownie, kładąc sobie dłonie na sercach, chcę być z tobą czy nie. Jeśli chcę być z tobą, to za tym musi iść jakieś zobowiązanie, którego będziemy przestrzegać, z którego będziemy się rozliczać i sprawdzać, co ono nam przynosi, czy działa dla nas. Jeśli nie działa, to zmieńmy na inne, ale z którego naprawdę będziemy się rozliczać. I takie zobowiązania są skrajnie różne od uwarunkowań w miłości. Jak ty będziesz taka czy taki, jak spełnisz dla mnie to czy tamto, to będę cię kochać. To są warunki. Ale zobowiązania wzajemne mają tę moc i siłę, że wynikają ze wzajemnej komunikacji. Okej, okay, to nie działało, tamto nie działało. W konflikcie widzimy, do czego takie rzeczy doprowadzają. Więc znajdźmy dla siebie coś innego i trzymajmy się tego i zobaczmy, jak to nam służy. Jak służy, zostawmy to. Jak nie służy, zmieńmy na coś innego. I ufam, że to wszystko wnosi dla was jakąś pozytywną wartość. I dajcie znać w komentarzach, co myślicie. A jeśli szukacie dodatkowych praktyk, które mogą pomóc wam się zbliżyć do siebie, pobierzcie moją darmową medytację serca i tantryczną praktykę bliskościową, które zamieszczam pod opisem tego filmu. I wszystko jest dostępne pod linkiem, który rozwinie też dostęp do mnie, do kontaktów do mnie, do umówienia się na konsultację ze mną, jeżeli czujesz, że jest coś, o czym chcesz porozmawiać. I taka konsultacja zaręczam, nic nie kosztuje, poza
trzema kwadransami Twojego czasu i może przyniesie Ci to wgląd w siebie samego, w siebie samą. Gdybyś potem zdecydowała, czy zdecydował, że chcesz pracować ze mną, to uczynisz mi wielki przywilej i masz moje 100% wtedy. Jeśli poczujesz, że sama ta rozmowa wniesie dla Ciebie coś dobrego, a na ten moment nie czujesz się jeszcze gotowa czy gotowy, też całkowicie zrozumiem. Natomiast wiedz, że w tym, co przeżywasz i co czujesz, a jest dla Ciebie trudne i obciążające, nie jesteś sama czy nie jesteś sam. Każdy, kiedy się tak czuje, to naprawdę czuje się, jakby był sam, ale zaręczam, że to jest tylko odczucie, bo trudno jest być samemu czy samej na planecie, która ma prawie 8 miliardów ludzi i mamy najpotężniejsze narzędzie do komunikacji pod ręką praktycznie. A ja tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, soczystości i przyjemności i dobrej, przyjemnej zabawy i bawcie się i radujcie się jak najwięcej, bo jesteście dla kogoś przykładem.